No cześć Byczulisiu. Kochani, robimy wasze czytanko na marzec. Miłość, praca, co jest najlepszego do osiągnięcia. I co? I wy z każdym znakiem. Już lecimy, miśki. Już. Byczuliś. Byczuliś. Dobra, kochani, miłość najpierw. I najpierw dla byka, który ma ludzia, a potem dla singla, dobra? Byk z ludziem. Byk z ludziem. Nie kłócić się, kurde, z kim? Czemu wy byście się mieli? Miśki, weźcie uważajcie na ludzi albo na siebie samych. Singielek. Singielek znowu pokazuje, że się czuje troszkę mniej, tak jakby miał mniej nadziei. A, niektórzy się jeszcze nie wyleczyli z czegoś. No nie wiem tam z czego, no ale dobra. Kochani, okej, lecimy. Jeżeli związek macie dobry i szczęśliwy i nie ma tutaj podejrzeń, no to po co byście to oglądali? Dobra, inaczej. Nie ma jakichś takich naprawdę dramatów, ale no coś... Coś mogłoby się pojawić. Już mówię co. Mogłyby się pojawić kłótnie. Jeżeli znacie jakiegoś strzelca, to jest pokazane, że jest jakieś... A nie musi być ze strzelcem, ale akurat to mam. Jest pokazane, że mogłyby być nieporozumienia. Karta rada pokazuje, żeby nie walczyć i się nie kłócić, co oznacza, że moglibyście sobie... O Jezu, chciałam powiedzieć słowo. W kłótni powiedzieć rzeczy, które byłyby czymś, że już za dużo byłoby powiedziane. O! Jeżeli to dotyczy tylko tego, tylko kłótni, to ta kłótnia to byłoby już przegięcie. Jest pokazane, żeby uważać na konflikt lub na kłótnię. To mówię do takich ludzi, którzy wiedzą, że nie mają jakiejś masakry, jakichś zdrad, jakichś takich dziwnych rzeczy. No, ale na przykład chcieliby się dowiedzieć, co mogłoby się pojawić, na co uważać. Naprawdę uważać na to, co komu się mówi. Ta komunikacja i to porozumienie tutaj jest w ogóle, nie ma w sensie. I mógłby ktoś komuś nawet serce złamać, powiedziawszy coś w kłótni. Dlatego się nie kłócić. Ale jeżeli macie bardzo problematyczną relację, czy to związek poważny, czy to taka jakaś relacja dziwna dochodząca, jest bardzo problematyczna. Nawet możliwe są zerwania lub... Czekamy, czy wróci, bo miał wrócić, miała wrócić, miało coś tu być, a nie wróci. Albo wróci na chwilę i znowu pójdzie. Brak powrotu, brak pojednania, kłótnie. To jest energia, na którą trzeba, kochani, uważać. Tak to wygląda. Ale pamiętajcie, nie kłócić się to raz, ale nie walczyć o coś za wszelką cenę to dwa. Weźcie to drugie też pod uwagę, dobra? Jeżeli wiecie, że to naprawdę nie ma już o co za bardzo walczyć. Single mają pokazane, że nie mają nadziei, albo mają pokazane, że na coś czekają, czekają, czekają i nagle zdadzą sobie sprawę w marcu, że nie warto na to czekać, na coś. I kochani, co ciekawe, ja nie wiem, jeżeli na kogoś czekacie, to być może nie warto na tą osobę czekać, zwłaszcza jeżeli to są ryby, ale nie musi być. Kochani, ale co chciałam powiedzieć? Wy macie jako radę, także to są wasze karty marcowe. A jako radę macie pokazaną kartę uleczenia, odpoczynku i takiego zastopowania, takiej pauzy. Medytację. Może trzeba medytować na jakąś bratnią duszę czy na coś takiego, ale niektórzy się muszą jeszcze czegoś wyleczyć. Może z tej osoby, na którą ktoś jeszcze czeka w marcu. Może trzeba się z tego wyleczyć w końcu. Może trzeba się z jakiejś przeszłości wyleczyć. A może... Zamiast myśleć, o nie przyjdzie, nie przyjdzie, czekam, czekam, nie przyszło, nie przyszło, to trzeba po prostu spokojnie, bo to jest spokój, to jest ta rada, to jest karta spokoju. Jakaś medytacja, jakiś spokój, jakieś uzdrowienie, uleczenie, ale również też i cierpliwość. Bo ta karta rada nie mówi, że macie coś już robić, lecieć, szukać. Ona mówi, że macie ze spokojem podejść do jakiejś sytuacji. A ci, którzy się mają z czegoś wyleczyć, to powinni się z czegoś wyleczyć. Z jakiejś przeszłości, kochani. No. Ale czekajcie, karty wzięłam odwrotnie. Karty wzięłam odwrotnie. Czekajcie, czekajcie. Już, już, już. Dobra, kochani. To była miłość. Teraz praca i finanse.
Praca i finanse. Praca i finanse. Wyczuliś na marzec. Macie jakieś rozdroża, ale jedne drzwi są zamknięte? To wygląda tak, jakbyście, no coś robicie, nie? No bo robimy na pracę, no więc teoretycznie coś robicie. Jak ktoś nic nie robi, to zaraz powiem, taki jeszcze dodatkowy przekaz, ale coś teoretycznie robicie. Nagle pokazuje się wam druga droga, a może już dzisiaj, jak tego słuchacie, wiecie, co to jest ta druga droga, ale ta druga droga jest zamknięta. To jest raz. Dwa, ci, którzy nic nie robią, teoretycznie, może macie pracę, ale nie dokonujecie zmiany, albo nie macie pracy i też, no właśnie, nie za bardzo szukacie, bo jest pokazane, ale nie wiem co, nie wiem na co zmienić, albo nie wiem co robić, nie wiem gdzie pójść. I siedzimy tak na tym rozdrożu z plecakiem, z kanapkami, bez decyzji, że pojawia się blokada. Tak to trochę wygląda. Albo wy macie taką percepcję, taka jest wasza percepcja sytuacji, że wszystkie drzwi są zamknięte, albo to wy robicie tą blokadę. Albo to wy robicie jakąś blokadę. Jest blokada pokazana. Ktoś jest zamknięty na coś. Jest jakieś rozdroże, ale ktoś jest zamknięty. Zamknięta droga do czegoś. Ale kurde, no może dlatego to rozdroże, bo jedna droga jest zamknięta i cały czas czekamy, aż się otworzy. Może to jest takie coś. Dobra, dobra, czekajcie. Rada, rada, rada. Nie mogę rady. Jaka jest rada na to? O Jezu, dobra, powiem, chociaż na rozum biorąc nie wiem, co to znaczy. Nie iść drogą urzędową, nie iść do urzędu, nie ufać urzędowi, wymiarowi sprawiedliwości, urzędowi, co to jest? Nie iść drogą urzędową, ale to jaką drogą pójść, jak nie urzędową, jeżeli wam potrzebna jest droga urzędowa? Albo jest pokazane, że blokada jest spowodowana jakimś urzędem lub jakimś czymś. Kochani, tak naprawdę ta karta mówi, że nie musicie tej decyzji podejmować, bo to jest karta też podejmowania ostatecznych decyzji jakichś, a wy macie pokazane, o nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, i jest pokazane, to może nie podejmuj tej decyzji w marcu. Dziwny ten marzec, kochani. Nie tylko dla was. Co prawda jesteście dopiero trzecim znakiem, co robię, ale jest taki dziwny trochę. Tak jakby pokończyć wszystko to, co trzeba pokończyć. Jak nie wiemy, jaką decyzję podjąć, to nie podejmować? Ciekawe dlaczego. Może, żeby sobie nie zrobić jakiegoś bałaganu. Ja nie wiem, czy bym szła do banku pożyczać pieniądze. Nie wiem, czy bym szła do jakiegoś urzędu coś załatwiać. Nieprzyjazny urząd, nieprzyjazny bank. Oj, taki jakby, kochani, tak jakby trochę gorszy czas. Już nie chcę nawiązywać do tych ekonomicznych, różnych dziwnych rzeczy, które teraz się będą działy. No bo co będę o tym gadać? Sami widzicie, no jeju. Ale kochani, no uważajcie na podejmowanie decyzji takich ważnych, finansowych, dobra? Może nie trzeba tych decyzji podejmować na razie. Albo nie przez banki, nie przez banki, nie przez urzędy. Co najlepszego? Możecie uratować jakiś związek, albo możecie z miłością. Dobra. Możecie dobrze wybrać, jeśli chodzi o miłość. Możecie uratować jakąś miłość lub jakiś związek. Ci, którzy mieliby pokusę w marcu, to na przykład mogą nie wybrać pokusy, tylko uratować jakiś istniejący związek poważny. Można coś takiego, to i to jest dobre dla was, żeby coś uratować, jakąś miłość. Wybrać dobrze i uratować miłość. Ale jeżeli byśmy mówili o tej pracy, bo to jest ta karta rozdroża, tylko tu jest pokazane, że moglibyście wybrać, a tam było, żeby nie wybierać, ale tam było, żeby nie iść drogą urzędową, a tu jest pokazana pomoc, przyjaźń, osoba ukochana, miłość, wsparcie. Może zamiast do urzędu, może ktoś bliski mógłby coś tu pomóc, może jakaś przyjaźń, może zamiast rzeczywiście gdzieś tam przez jakieś urzędowe tam,
no nie wiem, co na jakieś załatwienia, to można byłoby coś poprzez jakieś przyjaźnie lub poprzez miłość załatwiać. Miśki, ja nie wiem co, bo ja nie wiem, co wy w ogóle robicie. Ale coś związanego z miłością, z przyjaźnią i z bliskością jest pokazane, że jest bardzo dobre. Dobra droga by to była. Dobra droga. Ajajajajaj, jakie te czytania są, kurde, tajemnicze. Dobra, zobaczmy, co wy wyprawiacie z człowiekiem. Jakimś tam, no zobaczymy na znaki. Jeżeli macie, kochani, wy jesteście byczuliś, baranek. Jeżeli macie baranka, jeżeli, wiecie co, brak współpracy albo, dobra, okej. Okay. Za dużo rzeczy chcę naraz powiedzieć. Jeżeli mielibyście współpracować, żeby ratować lub naprawiać lub budować związek, to tej współpracy tutaj nie ma. Kto się nie na tym koncentruje w marcu, na czym powinien. Tyle. Jeżeli ktoś pracuje za dużo lub za mało i jakieś finansowo-zawodowe sprawy by stawały na drodze, to właśnie w marcu byłoby to bardziej takie zauważalne. Dwa byczuliście. No kochani, utrata nadziei albo czekacie na coś i się nie możecie doczekać. Znaczy nie w sensie, że czekacie tak niecierpliwie, tylko tak jakby w marcu było pokazane, że to nie przychodzi w marcu. Czekamy, czekamy, nie ma tego w marcu. To jest na takiej zasadzie. Niestety, ci, którzy naprawdę mają mało nadziei, być może tej nadziei nie należałoby już mieć, dlatego że to bywa niestety karta, że ten związek nie ma sensu. Ja muszę wam to powiedzieć niestety. To mam nadzieję, że to nie będzie dla każdej pary dwóch byków, ale no niektórzy muszą to wziąć pod uwagę, dobra? Jeżeli macie bliźnie, zakochania, porywy serca, romanse, ktoś się komuś bardzo podoba i takie odlatywanie, nie jest to poważne jeszcze. Więc jeżeli wy macie coś bardzo poważnego z bliźniętami, to uważajcie, bo tu ktoś odlatuje. Tu ktoś wtedy odlatuje. Jeżeli wam intuicja podpowiada, że coś jest nie tak, posłuchać intuicji, przyjrzeć się. Ale jeżeli to jest coś nowego i coś nie bardzo, bardzo takiego stabilnego, no to będziecie odlatywać, no bo tak wygląda zakochanie. No. Kochani, jeżeli macie raczu lisia, no sprawy związane z dzieckiem, jeżeli jakieś dziecko jest pozytywne, ale flirty, może być nowa znajomość z osobą spod znaku raka, ale jakieś takie miłe słowa, takie, wiecie, podrywanie, flirty, miłe słowa, coś fajnego, jakieś nowe pomysły, jakiś ogienek zapłonie, wiecie, o co chodzi? Fajna karta, fajna, taka przyjemna, no. Jeżeli macie lwiaczka, misiaczka, to nie wiem. Zachwianie stabilne, dobra. Dla dobrych związków być może przeprowadzka, remont, szukanie domu, jakieś poczucie się niestabilnie finansowo na przykład, albo domowo, wiecie, o co chodzi. Ale dla związków, gdzie jest kryzys, ten kryzys niestety się pogłębia, zamiast żeby się naprawiało. Jest kryzys. A dla związków, które nie są stabilne, no nie ma dalej tej stabilizacji. Tak jak nie było, tak dalej nie ma. No, to nie wiem. Byczuliś i panna. Na przeszkodzie stoją jakieś dzieci albo to, że ktoś nie chce dzieci. To jest jedna rzecz. Jeżeli gdzieś są jakieś dzieci wplątane, jest jakaś przeszkoda z tego powodu. Ogólnie jest pokazany brak powrotu, jeżeli czekacie na kogoś albo brak takiego prawdziwego powrotu. Jest pokazane, że ktoś mógłby udawać przyjaciela, a nie wiadomo, czy nim naprawdę jest. No, czy jacyś przyjaciele się wplątują między was? Teoretycznie jest to też możliwe, ale jeżeli ten związek istnieje i jest jakiś bardziej poważny, zaczyna ktoś myśleć tylko o złych sytuacjach, tylko o złych rzeczach, które się stały, a nawet nie pamięta dobrych czasów. Czyli pojawia się już takie negatywne myślenie o tym związku, niestety. No. Z Wagusią ktoś czeka, 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 czas płynie, czeka, czeka, czeka. Może ktoś czeka na dziecko i jest w ciąży. No to okej, no wiadomo, że musi czekać. Ale jeżeli nie na ciążę, znaczy nie na dziecko, to na co? Na co my tu czekamy z Wagusią? No bo będzie dalej ktoś czekał. Ktokolwiek czeka, to dalej będzie czekał. Nie wiem, czy w marcu doczeka. O to mi chodzi. Tu się nic na razie nie dzieje. Za bardzo. Albo bardzo, bardzo powolny rozwój sytuacji. Ale taki miśki ślimak.
że w marcu nawet nie wiadomo, czy to w ogóle dokądś prowadzi. O to mi chodzi. Może to się później bardziej okaże. Dobra, to było z wagą. Ze skorpionem. Słuchajcie, może być tak, że jakaś. Dobra, przyszło mi do głowy różnice kulturowe albo rodzinne niesnaski. W sensie, czyjaś rodzina nie akceptuje jednego z was, takie rodzinne problemy. Ale jeżeli wy jesteście razem i macie rodzinę, konflikt w domu, konflikt w rodzinie. Jeżeli to jest trójkąt, że ktoś ma żonę, męża i rodzinę i jest jakiś romans, no to taki konflikt. Wplątana rodzina w jakiś jeszcze coś dziwnego. Konflikt rodzinny, ale również różnice kulturowe. Brak poczucia szczęścia też to jest. No więc, no. Kochani, szczelczyk. Nie wiem, jaką decyzję macie podjąć. Nie wiem, dlaczego jej nie możecie podjąć. Różne mogą być decyzje. Jeżeli nie jesteście razem, to raczej nie będziecie wracać. Jeżeli jesteście razem, ale ktoś myśli o rozstaniu, chyba się nie będzie jeszcze na razie rozstawał. Ale może wy razem jakieś decyzje podejmujecie, może coś chcecie zmieniać, załatwiać. Nie wygląda mi na to, żeby marzec był dobrym czasem do tych decyzji. Nie wiem, może na coś czekacie, żeby coś się zmieniło, żeby coś się okazało. No więc na razie tych decyzji za bardzo niestety nie widać. Ale też nie ma pełnej wiedzy na temat sytuacji jakiejś. Z koziorożcem, kochani. Więc tak, zakochanie, porywy serca, ktoś się komuś bardzo podoba, romanse i tak dalej, i tak dalej. No więc jeżeli to jest między wami, to jest bardzo fajna karta, ale jeżeli pomiędzy na przykład parę, która długo już jest razem i nie ma takich porywów serca, wchodzi jakaś osoba trzecia, no to wtedy niestety to byłaby karta jakiegoś, nie daj Boże, romansu. Może być tylko internetowy. Ja tam przy którymś znaku wcześniej mówiłam o tej samej karcie, ale nie powiedziałam tego, że może być internetowy romans. Może to być wirtualne coś. Miśki, wodnik, niezakończona sytuacja między wami. Może być to, że jest za duża odległość, że jakieś problemy, jakaś dziwna relacja internetowa, niezbyt stabilna, ale jeżeli jesteście razem, ale chcecie się rozstać, to się nie rozstajecie, a jak nie jesteście razem, boście się niby rozstali, nie ma zamknięcia jeszcze tej sytuacji. Nie ma zamknięcia. I rybeńki. O, może być nowy kochanek, kochanka spod znaku ryb. Albo ta osoba, którą znacie, idzie w waszą stronę lub wy w ich stronę, rzeczywiście po jakiś konkretny romans. No dobrze. O Jezu, jakie jest prawdopodobieństwo? Jezu, miśki, co jest grane? Jakie jest prawdopodobieństwo? Trzeci znak robię. Uwolnij się od eksa, nadeszła pora, aby oczyścić swoje. No to jest chyba jakaś przesada. Co wszyscy się mają uwolnić w marcu od eksa? Wszyscy, którzy są z kimś albo są dalej zakochani w kimś, uwolnij się od eksa. No to ja już nie wiem. Trzeci znak z kolei. Wszystkie znaki od do tej pory miały tą kartę. Trochę to nudne się robi. Mam nadzieję, że kolejny znak będzie miał inną, bo to tak trochę już wiecie, przesada. Misiaczki, tyle. Idę robić resztę znaków. Widzimy się, no kiedy się widzimy, no kiedy tam przyjdziecie. A na razie buziaczki. Pozdrowionka. No i pa, pa.